50 plus. Nowy wiek kultury. W ogóle całej komunikacji, że niejednokrotnie to, co my komuś przekazujemy, zupełnie inny obraz zdarza się w osobie, do której mówimy. I ten komunikat, który od nas wychodzi, staje się w umyśle drugiej osoby, która go odbiera, czymś zupełnie innym. I to są takie zakłócenia, które na tej komunikacji się pojawiają. I trudno jest od nich uciec. Takim najlepszym lekarstwem, chyba teraz obecnie dostępnym, można tak sobie to ładnie nazwać, na problemy w komunikacji, czyli na takie zachwycenia, które się pojawiają między nadawcą a odbiorcą, jest teoria Wontuna. Jest to taka teoria, która wychodzi w dużej mierze z praktyki. Powstała ona w ogóle w oparciu o pracę z małżeństwami, które miały problemy w komunikacji. Na podstawie tej pracy małżeństwa powstała teoria. Ta teoria, ona zakłada przede wszystkim jedną ważną rzecz, że każdy komunikat odbywa się na czterech płaszczyznach. I nie ma komunikacji, której te cztery płaszczyzny nie miały miejsca. Te cztery płaszczyzny, które w komunikacji najczęściej występują, każdy komunikat składa się z czterech płaszczyzn. Z zawartości rynkowej, z płaszczyzny ujawniania siebie, relacji wzajemnej i apelu. Przykładowo, kiedy leżący odpowiedzialni do kogoś, że ja teraz obsłużam, prawda? To tutaj najbardziej występna dla mnie jest ta płaszczyzna rzeczowa, bo stwierdzasz fakt, że ty w tej chwili obsłużasz, masz obsłużać ręce i wykonujesz kończy, że często obsłużanie i w liczbie tej czynności jest wszystko, prawda? Gdybyś w tym komunikacie trudno było wydać na przykład inne płaszczyzny. Natomiast możemy sobie wziąć taki przykład. Nie wiem, czy to jest czytelne, ale tutaj mamy samochód i w samochodzie jedzie kobieta i jedzie mężczyzna. Kobieta jest osobą, która prowadzi. I mężczyzna mówi do kobiety, patrz, zielone światło. I w tym komunikacie, na tej płaszczyźnie rzeczowej, co widzimy? Że jest zielone światło. Pan stwierdza fakt, że przed nim jest skrzyżowanie pewnie, jest sygnalizacja świetna i na tej sygnalizacji świeci światło, które jest zielone. I to jest ta płaszczyzna rzeczowa. Natomiast ponieważ jest to zdanie wypowiedziane z wykrzyknikiem, możemy się domyślać, że on w tym momencie na przykład stwierdził, że najdzie za szybko, że ona nie zdąży przed tym światłem wyhamować, że ona pewnie, albo że ona się zaraz zmieni na pomarańczowe, że powinna uważać. I w tym przypadku mamy do czynienia z płaszczyzną relacyjną, czyli on może jej nie ufać, że ona nie jest dobrym kierowcą, bo stereotypowo mówi się, że kobiety dobrze nie jeżdżą. I w tym jego komunikacie możemy się doszukać tej płaszczyzny relacyjnej, w której on stwierdza, że ona nie jest dobrym kierowcą, jej nie ufa i ona może spowodować wypadek. W tym komunikacie również moglibyśmy się doszukać kolejnej płaszczyzny, czyli płaszczyzny ujawniania siebie. On jako facet, on jako dobry kierowca stwierdza, że to on jest jednak dobrym kierowcą i on na pewno poprowadził lepiej niż ona. I ostatnim elementem tego komunikatu jest element apelu, bo on może w tym komunikacie żądać od niej, żeby ona albo przyspieszyła, albo się zatrzymała, albo skręciła, czyli czegoś od niej oczekuje, prawda? I w zasadzie w każdym komunikacie, jaki mamy do czynienia, pojawiać się mogą te cztery płaszczyzny. Czyli zawartość rzeczowa o stanie faktycznym, zawartość ujawniania siebie, czyli w momencie, to jest ta część komunikatu, w którym mówimy o tym, co my w danej sytuacji odczuwamy, jaki jest nasz stosunek do tej sytuacji, co my możemy do niej wnieść, płaszczyzna relacji wzajemnej, w którym pokazujemy, jaki jest nasz stosunek do rozmówcy, czy my go szanujemy, czy on jest dla nas ważny, czy jest dla nas nieważny. I w ostateczności jest również płaszczyzna apelowa, czyli ta płaszczyzna, której celem jest ten komunikat, czyli to, co my chcemy tym komunikatem osiągnąć. Gdybym na przykład zwróciła się teraz do Ciebie, Boguś, że proszę Cię w tej chwili, żebyś przestał rozmawiać, to najczytelniejszym w tym apelu, w tym komunikacie była ta płaszczyzna apelowa, czyli ta, w której zwracam się do Ciebie, żebyś przestał rozmawiać. Można byłoby też pokusić się o taki wniosek, że w tym moim komunikacie jest również ujawnienie siebie, ponieważ mnie złości to, że Ty rozmawiasz na boku. Chciałabym, żebyś słuchał, a nie przeszkadzał. Mogła być to również relacja wzajemna, ponieważ zwróciłam się do Ciebie po imieniu, czyli to też świadczy o tym, jaka relacja jest między nami, że ja sobie pozwalam mówić do Ciebie na Ty, prawda? A zawartość rzeczowa to, że stwierdzam, że w tym momencie rozmawiasz, prawda? Czy jest to dla Was jasne? I ta teoria jest bardzo przydatna w komunikacji, ponieważ jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że w każdym komunikacie, jaki przekazujemy do jakiejkolwiek osoby, zawarte są te cztery płaszczyzny, to należy o tym pamiętać, że im więcej tych płaszczyzn w komunikacie zawrzemy, tym lepiej ta osoba nas zrozumie. Nie pojawią się te zakłócenia i będzie większa szansa na to, że to, co my chcemy przekazać, tak też będzie odebrane. W sytuacjach, w których skupimy się na przykład tylko na apelu, czyli powiemy komuś, na przykład wykrzykniemy do kogoś, idź stąd, ta osoba w tym komunikacie nie będą czytane wszystkie te płaszczyzny, prawda?
I w tej sytuacji ta osoba może doczytać sobie coś, czego my nie mieliśmy na myśli. Dlatego bardzo ważne jest, żeby w komunikatach starać się zawrzeć wszystkie te płaszczyzny. To jest pierwsza część tej teorii, która mówi o tym, że każdy komunikat składa się z czterech płaszczyzn. Natomiast drugim elementem tej teorii jest to, że taki komunikat skonstruowany na tych czterech płaszczyznach trafia do drugiej osoby. Ta osoba też słyszy go na czterech płaszczyznach. Ta część teorii wiąże się z rozróżnieniem na cztery ucha. Tak jak wcześniej była płaszczyzna rzeczowa, relacyjna, ujawniania siebie i apelowa, tak samo mamy cztery uszy. Możemy usłyszeć albo fakt, opis stanu rzeczy, czyli to, że ktoś wykonuje coś, tak jak w przypadku odkurzania na przykład. Możemy usłyszeć relację, czyli tak jak w wcześniejszym przykładzie, ty Bogdan możesz usłyszeć, że ja się do ciebie zwracam po imieniu, czyli jaki stosunek do ciebie mam. Może to być również ucho ujawniania siebie, czyli ty usłyszysz, jak ja mam stosunek do ciebie, że ja na przykład jestem na ciebie zdenerwowana i że nie szanuję ciebie na przykład. I również ucho apelowe, ty możesz usłyszeć jedynie to, że ja oczekuję, że zamilkniesz.